Jo, bracia i siostry, witam wszystkich w przepięknej scenerii. Korzystamy z okazji, z ostatnich promieni słońca, myślę, jedne z ostatnich na pewno. Tutaj taka miejscówka, no ale nieważne, nie widać. Okej. Dobra, tak jak mówiłem, korzystając z tego, że dzisiaj sobie trochę malujemy, postanowiłem, że... O właśnie, tutaj mamy wrzut zeszłego tygodnia, który wygląda jakby miał już kilka ładnych lat. Został on zniszczony jeszcze zanim tak naprawdę go zdążyłem zacząć na dobre, bo tutaj widzicie, tło jakie zrobiłem zostało kompletnie zmyte, więc musiałem tutaj improwizować. Z tego niestety nie mam filmu, bo już się pakowałem tak naprawdę. Ale pomyślałem, że jednak to skończę. No i wyszło jak wyszło, jest jak jest. I wracając do tematu, postanowiłem, że wygospodaruję trochę miejsca, korzystając z momentu, że dzisiaj maluję, jest dobra pogoda. To zrobimy, nazwijmy to mały tutorial na temat throw-upu. Pokażę wam kilka podstawowych throwy, zanim to wszystko zamaluję, bo zdecydowałem się, że jednak tutaj będę w tym miejscu malował. Korzystając resztki podkładu, który był użyty właściwie w tej pracy, no ale nieważne. Zabieramy się teraz do roboty, ale przedtem chciałem zaprosić wszystkich nowych do subskrypcji kanału, do kliknięcia w dzwoneczek, aby przypominał wam o nowych nagraniach. Zapraszam do lajkowania, komentowania. Dzięki temu przyczyniacie się do rozwoju kanału, dzięki temu mogę nagrywać kolejne filmy, to jest dla mnie paliwo, zwłaszcza te świetne komenty, które często dostaję, za które dziękuję. Zapraszam też na moje social media, a my co? Zabieramy się do roboty i jedziemy z koksem. Yo. Yo, witam ponownie, więc tak jak mówiłem, zrobimy sobie kilka throw-upów, właściwie jeden dla zaoszczędzenia czasu i miejsca. Kilka podstawowych throw i pierwszy z nich od razu wam powiem, to jest 2 w 1, czyli hollow, czyli pusty w środku, no i toilet is throwy, czyli składający się z 2 liter, może być to 1 litera, właściwie są tacy, którzy robią 1 literę, może to być skrót, jeśli masz długi tak składający się z więcej niż na przykład 5 liter, może być to skrót. Ja sobie zrobię literki D i E, bo fajnie się komponują, dobrze mi to wygląda, więc myślę, że zrobię D i E. Jeszcze tego nie robiłem, więc sobie sprawdzimy. Tak więc halo, końcówka, nie wiem, golden fat być może to jest. Zobaczymy, wybrałem kontrastujący kolor. Tu chyba tło jeszcze nie wyschło, ale to nic, damy jakoś radę, a więc zacznijmy. Tak byłby po prostu zrobiony zwykły hollow, 2-literowy i tyle. Możemy dodać oczywiście do tego jakiś cień, tak? Ale istotą takiego hollow throw-upu jest szybka egzekucja, więc robimy to tak. Często on jest robiony bez żadnych cieni, bez 3D. Tak więc mamy tutaj 2 w 1. Kolejnym, jaki mogę wam pokazać, ale w tym celu musimy wziąć sobie końcówkę jakąś cienką, jakiegoś skiniacza. Weźmy pierwszą lepszą.
banana skinny najprawdopodobniej. Zdradza nam to kolor. Jest to tak zwany scratch. Czyli robimy kreski, wypełnienie właściwie niepełne. I możemy robić to na dwa sposoby. Możemy kreski ciągnąć na przykład od góry, robiąc taki ruch. Tak. I to jest scratch. Też zaprojektowany w celu szybkiego wyegzekwowania. Takie tło, ok? Na szybko. Lub też możemy sobie prowadzić kreskę w ten sposób. Z reguły dosyć popularne wykończenie throw-upu w Stanach Zjednoczonych właśnie przy użyciu jednej końcówki, czyli o, kończy nam się farba, no ale to nic, będzie to wyglądać jak będzie wyglądać. Trudno, użyłem jakiś tam resztek. Tak, główna zasada. Chodzi o to, żeby zrobić takiego jakby ślimaka. Robić kreski wzdłuż kształtu liter. To też ma swój taki fajny efekt. Ok. No i ta pierwsza, którą wam pokazałem, czyli wypełnienie byle jakie skinaczem. No może nie byle jakie, ale w ten sposób, żeby jak najszybciej go wypełnić i czmychać z miejsca zdarzenia. Ok, myślę, że może weźmiemy jakiś inny kolor, żeby wam pokazać Dusty. Zielony, nie, może ten będzie dobry. Niebiesko-niebieski zrobimy, ok. Żeby zrobić Dust, wypełnienie Dusty, to jest praktycznie to samo, z tym, że robimy to jakimś fat cupem. Zobaczymy, czy to nam coś... Zobaczymy, czy nam to coś odróżni od tego. No dobra, jest jakaś różnica. Więc co, robimy nasz throwy. Ok. Powiedzmy, tak on będzie wyglądał. Może ten fat cup nie jest zbyt fat cupowy, tak sobie myślę. Ale jeśli chodzi o wypełnienie Dusty, robimy po prostu taką mgiełkę. I też w zależności od tego, jak chcemy sobie to wypełnić, możemy jechać wzdłuż kształtu, tudzież poziomo, pionowo, jak chcecie. O to chodzi, że robimy, albo tak, zrobimy tak samo, jak to było. Czyli dust z angielska, po prostu kładziemy taką mgiełkę i też jest zaprojektowany do szybkiego wyegzekwowania. Co jeszcze możemy zrobić, żeby to odróżnić? Weźmiemy sobie jakiś ciemny niebieski. O, farba Quick. Polecam, tanizna, ale daje radę w porównaniu z niektórymi wynalazkami. Nazwijmy to renomowanych film. Zrobimy sobie cień do tego. No dalej. Cień również może być wypełniony dwojako. Czyli możemy sobie zrobić pełne wypełnienie, ale możemy też zrobić coś na kształcie, na kształt, proszę was, tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli coś na kształt scratchingu albo dusting. No i właściwie o,
tyle. Tak na szybko był wykonany taki throwy. Tutaj mamy też troszkę meltingu. Możemy dodać. Ok, tak więc wróćmy do... Albo inaczej, powiedzmy tak. Jeśli chodzi o pełne wypełnienie, tak, czyli kolejny rodzaj naszego throw-upa, no to nie będę tutaj już robił jeszcze raz szkicu, tylko po prostu wypełnię go całkowicie, a później to wszystko się jeszcze raz poprawi, więc tutaj mamy prostą rzecz, po prostu wypełniamy nasz throwy. Powinienem wziąć coś grubszego niż tą końcóweczkę, bo to taki fat cup delikatny widzę. No ale dobra, ideę rozumiem, że załapaliście. Ok, oczywiście to trwa dłużej. Im grubsza weźmiemy, coś grubszego może. Co się będziemy pierdzielić tam? Myślę, że ten grubas da radę. To jest jakiś standard, który przychodzi chyba z dołpem, o ile dobrze pamiętam. I to nam powinno dać radę. O. No i to jest właśnie pad. Tu nieważne, co tu się dzieje, albowiem oczywiście outline zrobimy jeszcze raz. Nie ma problemu. Ta puszka też zaraz się nam skończy. Mamy trochę ich, ale chciałem na to użyć resztki, które i tak leżą. O, nie starczy nam na wypełnienie tego cuda. A może starczy. Jak wam się kończy farba, jest taki trik, który już pokazywałem. Zwiększamy ciśnienie i zobaczmy, czy nam to coś pomogło. W tym przypadku nie bardzo, bo ten fat cup wycikał nam całą farbę. No ale ideą jest oczywiście to, aby wypełnić go jak najdokładniej. No i tak jak mówiłem, zrobimy. Outline. No i tak by wyglądałby wypełniony, powiedzmy to dokładnie, throwy, two letter throwy w tym przypadku. Ok, możemy sobie zrobić tu melting, tu też. I tyle. Oczywiście przy takim throwie, gdzie mamy więcej czasu, spędziłbym tutaj trochę więcej właściwie czasu na dopieszczeniu, tak? Cutbacki, odcięcia, różnego rodzaju opcje. Kolejnym takim throw-upem, który wam mogę pokazać, to jest throw-up taki stylizowany. Potrzebuję skiniacza z powrotem. Nie wiem, gdzie ja go pierdyknąłem. No ale mamy tu jakiś
taki stylizowany z charakterem. Czyli w tym przypadku ja bym na przykład zrobił, powiedzmy, nie wiem, kiedyś to próbowałem, tutaj dziurkę od E jako oko na przykład. I jakieś tam zęby. I mamy stylizowany na przykład z charakterem, tak? Na szybko. No oczywiście wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. Możecie zrobić tak naprawdę co chcecie. Zobaczcie, czy mam drugi niebieski, żeby podocinać to, żeby jakoś wyglądało. Bo na razie to wygląda jak kupa. Tu jest coś podobnego. Kolejny quick ratujący życie. Zobaczymy. Może być za ciemno. Ej, co ja wziąłem? Głupi. No dobra, powiedzmy, że pasuje. Tak więc oczywiście tutaj bym sobie podocinał, czy nie gdzie. No ale to nie chodzi o docinanie i dopieszczanie farłapów, co nie? Farłap ma być do szybkiego wyegzekwowania. Nie spędzamy nad nim nie wiadomo ile, oczywiście wraz ze wzrostem umiejętności można by sobie to zrobić, czego ja nie będę oczywiście czynił. Do tego, jak ja lubię, nazwany full blown throwy. Można dodać jeszcze parę innych elementów, na przykład jakieś kropelki, na przykład jedna tu, jedna dwie. Ok, zgubiłem się znowu. Cienie, pyk, czy tam 3D, czy jak tam, jak zwał, tak zwał. Oczywiście pamiętaj, że ten kolor, na przykład, którym robiłem szkice, wszystko jest do poprawy, więc nie ma znaczenia, co tu sobie wymyślimy. No i w zasadzie tyle, trochę razi mnie ten tu kolor, ale nic nie poradzimy. Trochę inny, farba nam się skończyła. Można jeszcze sobie dowalić. Poprawmy to. Żeby to miało ręce i nogi do końca. Ok. No i wiecie, co ja lubię, nie? Jeśli mamy czas, to robimy full blown throwy, to możemy sobie zrobić też i hehe, wiecie co, nie? No wiecie, ci co mnie oglądają, to wiedzą, jestem wielkim miłośnikiem takich rozwiązań. Lubię keyline, które to stalają nam pracę. Całość oczywiście, do tego możemy sobie dodać jakieś tam efekty. Zacieku. Tym samym możemy na przykład ukryć jakieś niedoskonałości. Tak.
dodać trochę symetrii do naszej pracy, no throwy, tak? No i wiadomo, jakieś tam bąbelki, kropeczki. Oczywiście nie przesadzajmy z tym. To jak na mój gust. Wdepłem farbę. Nawet trochę za dużo. No ale jest jak jest. Więc to na tyle. To samo możecie oczywiście zrobić z całym swoim mieniem. Zrobić go całego. Możecie sobie trenować w jakichś miejscach opuszczonych, fabrykach, tego typu miejscówkach, zanim uderzycie na miasto. I co? To by było, myślę, na tyle, więc krótki dzisiaj dosyć film, krótszy niż te, do których was przyzwyczaiłem. No ale ja się zabieram za robotę, bo mam słońce, zniknie. Czasu mam niewiele, tak więc na dziś to będzie wszystko. Trzymajcie się, bracia i siostry. Pokój.